Słuchajcie, moi drodzy, jeszcze dopalę tutaj światłem, bo nie wszystko włączyłem. Zrobimy teraz obraz już z tego cyklu, że tak powiem, który rozpocząłem. Może to światło, o, może tak będzie lepiej, kiedy będzie tylko odbite. Witam Was serdecznie. Trochę farb zostało na palecie. Przy okazji zrobię odcinek o malowaniu z użyciem właśnie takiej pozłoty. Jak widzicie, dlatego Was chciałem zachęcić do takiego malowania, bo jest to obraz, który nie przedstawia jakiejś konkretnej rzeczywistości. Po prostu jest to, przepraszam, obraz abstrakcyjny. I chciałem Was zachęcić do malowania takich obrazów, bo tutaj nie trzeba, tu po prostu można się wyżyć i poszaleć z kolorem. Można to zrobić w ten sposób, że sobie pobawić się z tym kolorem, pobawić się z wyszukiwaniem jakichś tam wzajemnych relacji między tym kolorem, który tam na obrazie się pojawia. I dlatego tego rodzaju obrazy są wskazane właśnie dla Was, żeby takim kolorem się bawić. Ja tutaj już wielokrotnie ten obraz malowałem. Jak widzicie, to już jest wiele warstw farby. Teraz będę znowu próbował coś tam z niego nowego wydobyć. I dlatego zachęcam Was do tego, żeby takie poszukiwania sobie rozpocząć, znaleźć jakieś płótno i bawić się po prostu. Tu nakładam jakąś zieleń. Już fakturę mam pod tym ustaloną, bo tu już trochę tych farb na tym obrazie jest. I będę sobie tak budował ten obrazek. Pamiętam, jak jeszcze 35-6, niech ten będzie. Skrajne jakieś zestawienia, takie, że tutaj można sobie poszaleć, bo po prostu można sobie jakiś bardzo jasny, taki rozbielony zielony, można do tego jakiś tam róż, po prostu wszystko, co tutaj Wam się jakoś tam na pędzlu zdarzy, tak tutaj można wykorzystać. I malujcie, bawcie się tym, proszę. I tu mam oksydowane złoto, jakieś to przechodzę, tu jest mniej oksydowane, bardziej. Rysunkiem podkreślę, wezmę czarnej, zrobię jakiś ordynarny czarny, prawie że tam go złamię jakimś tam karminem, jakimś czerwianią, coś tam, po prostu, bo tu już zaczęły się bawić takie jakieś drobiazgi. O, i podkreślę sobie cieniem, jakimś tu, coś tam się dzieje, bawcie się tym malowaniem. O, coś się zabrudziło, ten nic, bo wezmę szerszy pędzel. I teraz zrobię inny kolor, nałożę jakiś żółty, rozbielę, położę gdzieś takie świetliste, miejsca, proszę, tu wejdzie taki jasny kolor, tu prawie białą położyłem, też dołożę do tego żółtego i proszę bardzo, i coś tu się zaczyna dziać w tym obrazie, tutaj to dołożę tych plan i bawcie się tym, bawcie, niech to się dzieje na waszych tych, próbujcie, jak nie wyjdzie, no to po prostu będzie grubszy obraz, będzie więcej, będę miał ustalić sobie jakąś paletę tych barw, będzie miał większą, grubszą fakturę, większe tam jakieś tam nierówności w swojej tej materii malarskiej, ale będzie ciekawszy. O, proszę, tutaj już kontrasty budują tą przestrzeń obrazu. O, proszę bardzo, i tu sobie coś tam pododaję, jakieś tam poustalam sobie, no i w ten sposób, tu już mam coś dopowiedziane, tu mi faktura obrazu buduje tę przestrzeń. Bardzo lubię takie obrazy, bo one powstają długo, mogę tam sobie zmieniać te plany, charakteryzować sobie tutaj
tutaj dodam taki ciepły jakiś ornament, tutaj się pojawi, tutaj maręczyk tu. Fajnie. Gdzieś tutaj między tym złotem, z tą czerwienią. O, tu jakoś zabrzmi, że tak powiem, poetycko gdzieś między tymi takimi zieleniami. Od razu mi rysunek tu się ustala, bo coś tutaj było, jakieś takie nierówności w tym momencie. I proszę, i już się coś tam dzieje, i już się dzieje, już się robi to ciekawe. I tak sobie buduję. Teraz znowu jakiś jasny. A niech tam wezmę. Niech tu będzie właśnie tutaj te czerwienie, czy jakieś takie prawie różowe. To proszę bardzo, może tutaj się gdzieś taki róż pojawi. Z takim złotem. Kto wie. Może to jakaś rzeczywistość kosmiczna. Gdzieś tam takie zestawienia. No tu róż z jakimś takim brudnym pomarańczem, jakimś ugrem prawie. No ale to i takie rzeczy się zdarzają w obrazie. I ciekawie się robi. I sobie buduję. Tutaj już jakimś tam rysunkiem to sobie naznaczyłem to, ale czemu nie zrobić tego, nie skonkretyzować tej plany. Zrobię tutaj na przykład takie, no nie taką prosto stubę, ale zrobię taką ultramarynkę, żeby to nie była czarna dziura. Ta plama nie była tak jednorodna. I proszę, sobie zacznę tutaj budować z tym kolorem jakieś opowiadanie i przestrzeń. I w ten sposób bawcie się tymi plamami. Jednocześnie poproszę, jak to się ustala. To jest za bardzo kolorowy. Trzeba było paletę ograniczyć. Zdecydować się na przykład, o tu bardzo fajne są te zielone z tym pomarańczowym. Gdzieś może tam czerwień będzie tam się, ale już ten róż tutaj nie siedzi w tym, czyli go gdzieś tam złamie. Zrobię tam jakiś taki, przybrudzę to jakimś takim, prawie że fiolecikiem, jakimś takim stonowanym. No i już się inaczej ten kolor zachowuje, inaczej tu się odnajduje w tym obrazie. No, tak, jakiś tam, no niby z jednej strony wydawałoby się taki brud. Ale on przed zestawieniem z tym prawie że różowym to wygląda jakoś w miarę ciekawie. I w ten sposób sobie będę ten obraz budował. Tutaj będzie wychodziło, będzie przenikało się z takim niebieskim. I sobie opowiadam sobie tą plamą. I tak sobie ustalam. Jakieś tutaj łuki, no wiecie, teraz od odbiorcy zależy to, co on w tym zobaczy, tak? Wy się pobawicie, namalujecie, coś tam się z nim wydarzy, a później niech się dzieje co chce, niech on sobie tam ocenia i się bawi z tym obrazem. Co tam zobaczy, to już jego sprawa. O, jeszcze taką bielą prawie, żeby to nie było, żeby to biel, czy ta żółć taka była całkiem płaska. Może gdzieś tam prześwitywać taka biel. Ale może nie w całości, żeby tu gdzieś też się coś tam działo i było to ciekawe. Tutaj z tym złotem też mi się tam coś zaczyna ładnie komponować. O, i tu jakiś taki przetret tutaj, o widzicie? Proszę bardzo, i już widać jakiś kierunek, tutaj coś białego, tu się coś dzieje, tu się pobrudziło, tu się skolorowało i tak będę sobie budował, opowiadał ten obrazek. Tu dam błękitu, jakoś go tam w jednym, moim podstawowym celem było to, żeby tutaj tą paletę sobie z tymi kolorami wykorzystać, a jednocześnie zbudowałem sobie kolejny jakiś tam etap w malowaniu tego obrazu, co w następnym wejściach będę wam kontynuował i będziecie obserwować, jak to się zmienia. Tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze tutaj uderzę w tym tonie, jeszcze wycisnę tej farby, może trochę wycisnę, tylko dołożę bieli, chociaż nie wiem, tam się ciekawie robi. I tutaj dołożę taki świecącej zieleni. Tak mi się to jakby skojarzyło, że to będzie dobrze.
nie muszę jakichś pędzli, ale gdzieś może się zobaczyć. O, taka zieleń. Jeszcze dołożę do niej żółci, bo ona jest tam za ciemna moim zdaniem. Ale teraz się coś tam wydarzy w tym. O, widzicie, taka rozświecona. Tu będzie się dużo działo. Prawie, że przetrę ten pędzel. W ten sposób. Już tu się jeszcze zieleń rozbiera, to im wyżej będzie jaśniej. I tutaj dołożę parę świateł. Jak w tych moich pejzażykach. Tu można wykorzystywać tą wiedzę, którą mamy. O, tutaj już mi brakowało tego uderzenia takiej jasności tutaj. I proszę bardzo. Zbyt ciemne to było, to by mi tu światła brakowało. Jest fajnie, dzieje się coś. I proszę, jeszcze tam dodam, doświetlę to, dodam tej bieli, dodam tutaj koloru. Proszę Państwa, w Waszych oczach zaczyna powstawać nowy obraz. Paroma pociągnięciami udało mi się stworzyć nową rzeczywistość, gdzie tam operuję ze złotem, operuję z oksydowaną materią tego metalu. Do tego, jak widzicie, poproszę rama. Też proszę, jak to się utlenia, jakie są zielone jakieś miejsca. Jeszcze spojrzę na to, czy tam kadz, bo ostatnio zauważyłem, że bardzo przekrzywiałem te obrazki i się wydawały, że nie wisiały prosto. I to bardzo później psuje efekt. A jeszcze tam dodam pewnie jakieś parę takich fajnych bliczków tutaj później. Prawie że bielą i coś tutaj się będzie pojawiało. Zachęcam Was do malowania, zachęcam Was do oglądania mojego kanału. Będą się tu działy rzeczy niesamowite. Będę tutaj opowiadał Wam historie magiczne. Ale teraz na tym zakończę. Proszę, biel też może budować w zestawieniu z jakimiś tam innymi barwami. No też może budować nam przestrzeń i bardzo fajnie tutaj będzie się uwidaczniała. Może mi tam brakuje czegoś, żeby coś tam uderzyć. O, i w ten sposób tu się aż boję, żeby ramki nie uderzyć. Tutaj też. I będzie w tym. Tak to wyglądało. Zachęcam Was do malowania. Zachęcam do oglądania mojego kanału. To byłem ja, Adam Razik. Na najlepszym malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu kanale na YouTube. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym odcinku.